Tkanina towarzyszy człowiekowi prawie od 8000 lat. Taka, jaką dziś znamy, powstała w starożytnym Egipcie. W okresie Starego Państwa, od około 27 do 22 wieku przed naszą erą, wytwarzano tam tkaninę lnianą. Według definicji tkanina to wyrób włókienniczy płaski, powstający w wyniku przeplatania się ze sobą według założonego splotu wzajemnie prostopadłych dwóch układów nitek osnowy i wątku. Proces wytwarzania tkaniny nazywa się tkaniem i wykonywany jest na krosnach tkackich, ręcznych lub mechanicznych. Połączenie osnowy i wątku według określonego porządku, splotu, tworzy strukturę tkaniny. Wystawa prezentuje pewną określoną grupę tkanin. Są to wybrane typy tkaniny ludowej. Pasiaki, kraciaki i perebory. Pasiaki, jak sama nazwa wskazuje, na całej swojej długości mają pasy. W dwu lub więcej kolorach, o różnej szerokości. Zasadą jest stosowanie lnianej, czasem bawełnianej lub konopnej osnowy i wełnianego, czasem lnianego lub innego wątku. Kraciaki cechuje kratka występująca na całej płaszczyźnie. Powstaje ona poprzez zastosowanie wątku i osnowy różnych kolorów. Surowcem jest len, rzadziej bawełna oraz wełna. Zarówno w przypadku pasiaków, jak i kraciaków, ornament budowany jest raczej przy pomocy wątku niż osnowy. Jest to ogólna cecha polskich tkanin ludowych. Perebory, tkanina pobierana, to ornament na tkaninę o splocie płóciennym. Osnowa najczęściej lniana lub bawełniana, wątek wełniany, sprawiający wrażenie haftu, lecz wykonany techniką tkacką poprzez wybieranie wzorów osnowy. Z pasiaków i kraciaków wykonywane są elementy odzieży. Służą także jako tkanina użytkowa, na przykład pościel, i dekoracyjna, na przykład kapy. Perebory są tkaniną wyłącznie dekoracyjną. Służą jako dywany do przykrycia łóżka. Po to, aby powstały pasiaki, kraciaki czy perebory, potrzebny jest surowiec o przynajmniej dwóch różnych kolorach. Różne kolory surowca uzyskuje się za pomocą barwnika. Używane barwniki mogą być naturalne, pozyskiwane z roślin lub zwierząt, stosowane od początku w tradycyjnym wytwórstwie, bądź też syntetyczne. Każda tkanina tkana jest na warsztacie tkackim. Pasiaki, kraciaki i perebory tkane są na ręcznym warsztacie tkackim, wąskim lub szerokim. Pasiaki tkane są splotem płóciennym, kraciaki splotem płóciennym bądź rypsowym. Perebory tworzone są poprzez ręczne wybieranie wzoru na splocie płóciennym. Na wystawie zaprezentowano elementy odzieży oraz tkaninę dekoracyjną i użytkową. Wyboru obiektów dokonano tak, aby pokazać różnorodność tkanin oraz efektowne zestawienia kolorystyczne. Tkanina ludowa w Polsce ma dużą różnorodność, jeśli chodzi o technikę wykonania i sposób wykorzystania. Obecnie tkanina ta jest głównie wykorzystywana do szycia strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych i twórców ludowych. Ludowa tkanina dekoracyjna znalazła zastosowania głównie jako wystrój miejskich mieszkań. W pewnym stopniu jest także tworzona na potrzeby miejscowej społeczności. Daje się także zaobserwować zainteresowanie tworzeniem pereborów. Na warsztaty przyjeżdżają zarówno Polacy, jak i uczestnicy zagraniczni, w tym z dalekiej Japonii. Wszystko to pozwala mieć nadzieję, iż tkactwo ludowe przetrwa i będzie się dalej rozwijać.